Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starke i widzimy się w Darkest Dungeon. Otóż od ostatniego odcinka minęło trochę czasu, który postarałem się wykorzystać jak najlepiej, myśląc i stwierdziłem, że idziemy na niego. Różna mało się zmieniło od ostatnich wypraw. Jedno co to zamiast naszej kuszniczki jest już znany wcześniej łowczy, czyli pan z piesełem, jak ja zwykłem go nazywać. No. Idziemy na bossa zwanego Knurzym Księciem. Wszystko przygotowane. Jedno co zostało teraz to tylko mieć nadzieję, że niczego istotnego nie zapomnę. Pewnie za dużo jak zwykle żywności czy coś, ale... Wolę nie mieć po prostu potem problemów rzędu naturalnego czy tam... No, rozumiecie o co chodzi, nie trzeba chyba tłumaczyć. I to tyle? Tak. Do tej pory nigdy nie testowałem pyłu odłamka. Ażbym sobie pomyślał szczerze co to robi w ogóle, ale może zobaczymy w następnych odcinkach. Na razie po prostu w sumie mamy chyba wszystko przygotowane i lecimy. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. No i mniej więcej taka jest historia, przynajmniej początek historii tego bossa. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. I chyba największy labirynt wszechczasów. Nieważne jak pójdziemy, chociaż bym spróbował w ten sposób i no ostatecznie tak. Chyba nie ma dobrej ścieżki. I co tu jeszcze? Zaczynamy od inskrypcji. Coś było na nich, czy nie? Dajcie chwilę, żebym się zastanowił. Chyba może... Czemu ja nigdy nie mogę zapamiętać co, jak i gdzie? Było coś? Dobra, wiecie co, nie pamiętam, zostawię po prostu lepiej w spokoju, niż potem będę żałował. Już oczywiście zmarnowałem pierwsze minuty na marudzenie, że nie pamiętam niczego i tak dalej. Ale zobaczmy, jak będzie później. Prawdopodobnie wybrałem gorszą ścieżkę pod kątem zawartości. Chociaż zobaczymy, jak będzie, może okazało się, że nie jest taka zła i kto ma najwięcej. Oczywiście, że ona. No, oczywiście dzisiejszy cel to pokonać tego bossa. Może coś jeszcze, ale nie jestem pewien. Już widzę, że mój mikrofon teraz jest wręcz trochę zbyt cicho, ale... Taka głośność też nie jest zła i... Wózek do potraw chyba działa? Wow, pamiętałem. Teraz chyba nie będzie problemów z żywnością na 99,9%. A przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Super, jeszcze są zaskoczeni, nieźle. Można uda się zwyciężyć i... 80% na to, że trafi. 5, 10. Albo mogę już jednego porządnie walnąć. Wolę dwóch. Albo być lepiej. Dobra, teraz w tej sytuacji... Niech będzie w tego. Bo jednak... Nie chcę, żeby mi dało już jakieś choroby znowu czy coś. I prawdopodobnie jeden zabrakło. O, nie, nawet się udało. Teraz... Czy jest ktoś, kogo mogę ubić? Chyba tego. Tak, na tego były największe szanse, więc no. Przynajmniej dwóch oponentów już pokonanych. Nie trafił? Nieźle. W niego to łatwiej jest nie trafić, chyba niż w tego. Tak, prawdopodobnie łatwiej jest w niego nie trafić, ale oczywiście się nie udało. No i ogólnie właśnie nasz łowczy tym razem ma trochę inny cel niż zwykle, czyli nie rozkrwawiać wszystko co się da. A wziąłem go głównie w charakterze, jakby to najłatwiej określić. 90, 75, dobra, tym więcej wydaje.
Więc w charakterze obrońcy pod uniki. Jest naprawdę rola taka nietypowa, najprościej to określając. Jednak godna uwagi ze względu na charakterystykę bossa, z którym się będziemy mierzyć. Nie mówię, tak, to jest najlepsze rozwiązanie, nie, to jest złe rozwiązanie. Czy coś, ale charakterystyka bossa jednak w moim mniemaniu no sugeruje, że warto wziąć kogoś tego typu i znowu to. Żebym już zapchał sobie ekwipunek. Da. Już jestem zapchany. I są akurat te dwie rzeczy, które nieszczególnie. Tym razem odpuszczę. Wiem, że zazwyczaj nie odpuszczam, pewnie będę tego żałował, no ale... Herby bardzo łatwo zbierać, po pierwsze. Nie są jakoś szczególnie cenne. Rozumiecie, bez tego dardę przeżyć. Super, drugie zaskoczenie, jej! Ja w ogóle nie wiem, jakie mam to określać. No ale rozumiecie. Udało się zaskoczyć po raz drugi, super jest, no. I... Tego się nie spodziewałem się. Ale i tak jestem z niego dumny. Tak na razie ma bardzo wysoki współczynnik celności. I przygoda wydaje się aż zbyt prosta. Oczywiście z biegiem czasu prawdopodobnie wszystko się zmieni na moją niekorzyść i... I już nie ma miejsca na nic. Dobra, więc... Co by tu wyrzucić? Patrząc na charakterystykę misji i w ogóle, to chyba bandaż nie będzie aż taki potrzebny. Na jego miejsce wezmę portret, bo jednak portrety, rozumiecie, gildia i te, takie tam inne rzeczy. I... Okej, tak, żeby się nie zmarnowało. I tak tego raczej nie wezmę. I to chyba będzie największa głupota w moim życiu, ale zostawiam złoto. Trochę tam kasy zostawiłem, więc mam zapas na wypadek niepowodzenia tej misji. Super. A teraz, kiedy akurat by się zaskoczenie bardzo przydało, to nie ma. Mhm. Dobra, jest szansa, że chociaż jednego unicestwuję. Nieźle. Nieźle. No i na tym właśnie ma polegać jego praca. Ma unikać wszelkich ataków. Teraz jest w ogóle... mam takiego malutkiego dylemata, bo mogę niby rozkrwawić wszystkich, albo... Dobra, pozbędę się tego, żeby już mi nic nie zrobił. W sumie ostatnio się sam przekonałem to niejednokrotnie, że jednak... Unicestwienie pojedynczej jednostki jest często bardziej korzystne niż... osłabienie wielu naraz. Rzeczywiście osłabienie rzędu minus ileś tam procent obrażeń zadawanych, to mogą być nawet lepsze czasami. To ma szybkość 4, to ma szybkość 7, czyli to jest niebezpieczniejsze. I dlatego musi przeżyć na jeden życia. Da. Oczywiście, musiało przeżyć na jeden, bo jakby inaczej. Tak teraz jemu to najlepiej dać. I jeśli się uda, to może... Ja bym powiedział, że może ruszy się przed nim, no ale oczywiście nie. I teraz już nie ma przebacz, w ten sposób. Dziękuję, do widzenia. Udało się zwyciężyć z niewielkimi stratami, a więc ty, panie Ksanie, no się trochę odstresuj, bo w sumie nie ma nic innego, co możesz sobie zrobić. A takie redukcje stresu trendowatym i ogólnie na każdej postaci no, są nieocenionym wsparciem, więc no. Rozbywamy się zwłok, on się sam wykrwawi się, więc po prostu można trochę podleczyć drużynę. I co my tu mamy? No. Jak na razie nie żałuję decyzji, wszystkie skarby są w miarę możliwe do przenoszenia. Dobra, póki co wezmę oczywiście ze sobą Kerb. Tam jak to się nazywało, nie pamiętam. Dobra, więc teraz jak tu jest ta skrzynia. Dobra, to jest puste pomieszczenie, to przyjdziemy tak i do jednotki. Ten obiekt już sobie odpuszczę. I teraz jest dobrze. Ale tylko, żebym... Szkoda, że teraz to odkryło mnie po... bo... No dzięki. Gdybym to oczyścił, bym dostał bonusy. Ale nie, trzeba było wypić bimbra. Uzależniona się znalazła od alkoholu. No niestety.
Była taka piękna okazja, ale negatywny nawyk ją zmarnował. I... pająki, serio? Sobie żartujecie? Taki oponent... No, w sumie nie ma co się dziwić. Tutaj jeszcze czasami występują pająki. Bitwa w ogóle niegodna uwagi. I co to jest? A, tylko dla awanturniczki. Tak się składa, że chyba jedną nawet mam gdzieś w bazie. To jest warte dosyć sporo gotówki. Stawiamy złoto, bierzemy artefakt. Tam, no nie wiem jak to się nazywa, na to mówię artefakty najczęściej, więc rozumiecie chyba o co chodzi. Bitwa z obiektem, bitwa ze skarbem. Dobra, pójdziemy tak, tak i tak. Super. A już nie ma bandaży, niestety. Ale jest laudanum, które pozwala mnie odstresować postać i tyle. On zaczyna? Serio? Może być. No i teraz proszę uzyskać dwa pająki. Miało być dwa pająki, a nie jeden. Super. Ale kontynuując. Walka prawdopodobnie wygrana też bez strat albo z niewielkimi stratami. Nawet pobaw się w Minecrafta i był dość killoffem. Tak. No i piesem kończy robotę. I ogólnie nie wiem czy kiedykolwiek wspominam, ale są tutaj takie chrupki dla piesełów, one dają wielkie bonusy i w ogóle, o, jakie wspaniałe. Tutaj akurat już jest tyle tego złota, że... raz się chce brać, tylko co jest najwięcej warte. Dobra. O, niech będzie szmaragd. Pewnie jak zwykle popełniłem błąd i to nie to jest to coś, co tam trzeba było i... No to akurat pamiętałem, że wystarczy wejść w interakcję i jest spokój. Super, dalej nie wiem gdzie jest boss. Kości. Nie łopata, ale coś innego może było na tych kości. Bo naprawdę, kojarzy mi się, że coś chyba było z nimi. Ale dobra, wiecie co, nie wiem co, więc... Super. 100 złota i cena z dziennika. Jak mówię, ja się staram kolekcjonować te strony z dziennika, nieważne jak bardzo byłoby to... nieopłacalne. No, może nawet naprawdę to jest jakaś taka dziwna obsesja, czy coś. Wiecie co? Ja wam powiem wam szczerze wielkiego dylemata. Bo patrzcie jakie fajne ma to bonusy. Jasne. Ale kontynuując. Ja zastanawiam się, czy one się stakują, czy nie. Nakładają się, bo jeśli tak, to... w tym momencie już wiem, że nie będę robił... obozowiska, bo za duże bonusy, jeśli nie, no to... też nie będę robił, bo dwóch wzmocnionych bohaterów nam nie są nie jest warte stracić względem tego, powiedzmy, niewielkiego bonusu, który daje obozowisko. I teraz co my tu mamy? Zapowiada się ten... no w sumie... wow. Ta podróż... będzie dosyć... No kontynuując, podróż zapowiada się naprawdę... bezproblemowo.
Nie ma miejsca na złoto, nie ma miejsca na portrety. I miałem rację, podjąłem złą decyzję, więc wyrzucam to i biorę portrety. I to teraz w sumie jest największy problem. Boję się tego ruszać tym samym. Napiszcie mi, jeśli wiecie, czy się stakuje. Tylko tutaj ta dwójka się zmieniła i teraz to pieseł. Czy ona? A w sumie nie będzie ona. Prawdopodobnie się stakowało czy coś i w ogóle. Jedność plus do Luiska. A ona tylko na jedną wygląda super. Nie rozumiem tego. No ale dobra. Co, nie mogłem zostawić to wszystko i nawet złoto wziąć ze względu na fakt, że przecież zdecydowałem, że nie będę robił obozowiska, no. Ale oczywiście ja jak zwykle musiałem zapomnieć. I co za choroba? A nie, tylko stres. Dobra. To jeszcze jestem skłonny stwierdzić, że nie jest źle. No ja ruszyłem tego, a nie tego. Dobra, nie wiem. No to wiem, że mimo mojego błędu tamten tak zginął. A ten zdążył pocałować naszego mistrza z pisełem. Mówię mistrza, bo ja tak... Magma czuł taki gościu jest mistrzem, się uczył psa walki. Ale, a to tylko takie moje osobiste referencje. Tam przemyślenia. A tak ogólnie to naszego łowczego, pana z piesłem, czy jak zwał, tak zwał po prostu. Znowu złoto? Jest ktoś jeszcze w ogóle ranny? A jakieś minimalne rany są dobre, więc tak można zrobić. No i teraz beczka bimbru. Nie pamiętam, jakie to miało efekty, wiem tylko, że można tak zrobić i w ten sposób dostaje się pozytywne efekty. Chyba bonus do obrażeń dosyć niezły. Wow. I teraz jak on trafi, to już zamorduje chyba wszystko. Super. Kolejny ołtarz? Ej. Albo mnie się wydaje się, albo naprawdę gra mi sprzyja tym razem. Ja, jak było w ogóle prawdopodobne. Ta gra mnie nie lubi. I lepiej, żebym tego nie zapominał. Dobra, więc teraz jak to zrobić? Nie pozbędę się raczej jej, ale ona uniknie. A szkoda. Była dosyć fajna szansa na to. Jest jedność. Jeśli będzie krytyk, to ją ubiję. A więc nie będzie krytyka. I dostanę stres. Oczywiście nadal jedną postać, która się tak stresuje, że no. W tym momencie, uwaga, uwaga, co za negatywny nawyk. Many fall in the face of chaos, but not this one. Not today. Czy wy to widzicie? Pozytywny nawyk. Jak to jest ostatni pokój, no może przedostatni, nie jestem pewien do końca. Ale jeden z ostatnich pokojów przed bitwą z bossem. Nie mam udręczonych bohaterów. Mam za to bohatera, który jest wzmocniony mocą świętości, czy jak tam nazwać tym całą cnotą, chociaż bym to nazwał po prostu jakimś tam... Nie wiem, jak ja bym to osobiście nazwał, chociaż może jakimś tam po prostu, nie wiem, inicjatywą, silną wolą, cokolwiek. Cnota tak mi trochę nie pasuje. Zbytni o, ma to takie w większości sytuacji i zbytni wydźwięk religijny, co? Dobra. Więc... Cytryn nie, wezmę już to. W tym momencie mógłbym sprawdzić, czy to się stakuje i uwaga, uwaga. Stakuje się. Mógłbym wziąć wszystko na niego, wtedy on byłby niepokonany. Ale cóż, mój błąd. Jeju, nie wierzę. No to 60% do obrażeń. Dosyć dużo nawet celności, bo 20, 10 na krytyka. Jak zobaczycie tego bossa, to muszę wam tylko tyle powiedzieć. Musicie się nacieszyć jego widokiem przez... No, czas dopóki będzie to możliwe, bo coś nie sądzę, żebyśmy szybko mieli... No, znaczy nie szybko, tylko żebyśmy mieli styczność długo z nim. A już się plączę i w ogóle. No, rozumiecie. W moim odczuciu już dosyć szybko zostanie on unicestwiony. Więc cieszcie się, póki możecie. Takie, tego typu sprawy. Strasznie dużo tych komarów. Bo tyle nawet podczas pojedynczej bitwy jeszcze nie spotkałem na
dziedzińcu, czy tam jakoś tak, nazywa to był dziedziniec, czyli miejsce, w którym de facto te komary powinny być na potęgę. I proszę, 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 ktoś się przyszybciej. I nożyk. Jeszcze jedna postać szybciej i wygrałem. Oczywiście, że nie. Muszę dostać jakąś karmę, tą całą klątwę czy coś, jak mi bohaterze. Nie dostałem klątwy? Ten cenności. Uuu, cenności jednej szybkości. Chyba nie muszę mówić, komu bym go chciał dać. On ma... co on tu ma? Aha. No dobra, no to jest oczywiście lepszy wybór. No, to niech weźmie on, w sumie. Jednak wybór szmaragdów był dobrym wyborem. Nie spodziewałem się. Książki, książki, książki. Niech przeczyta. Nie, niczym coś lepszego. No i panie i panowie, jeszcze tylko dwa pokoje. Przy czym jeden prowadzi do bossa, a w tym po prostu są jakieś skarby. Żeby nie mówić złomy, bo wiem, że jak powiem złomy, to dostanę sobie jakiś złom żelazny. Pozdrawiam wszystkich, którzy oczywiście obejrzeli ten odcinek w Sekiro. I... dosyć bezpieczna bitwa. O, czyli on się sam odstresowuje, fajnie. I... nie ma krytyka, a szkoda, bo gdyby był, to byłoby fajnie. No i oczywiście świnioki plują, wymiotują i jakieś inne tam rzeczy robią. Nie ubiję żadnego z nich prawdopodobnie. O, ubił. No, nieźle. Ale ten kamień celności. Nie ukrywając, jest to chyba jeden z najcenniejszych artefaktów, jakie mogłem znaleźć dla właśnie... no dla trendowatego. Takich uniwersalnych, żeby nie było, bo ogólnie co istnieją lepsze dla niego nawet. No ale no... rozumiecie chyba, o co mi chodziło. Z tych takich uniwersalnych to jest jeden z najpotężniejszych, jakie można było znaleźć. Niby nie jest dużo wart, niby nie daje jakiś wielki bonus, ale 4 do celności. Dla postaci, która ma wielkie problemy z celnością, to... no, rozumiecie, wielkie. Ale to raczej już nie będzie potrzebne. I nie to, ale to. Ja już to będzie pułapka prawdopodobnie. Ale i tak. Mogłem wziąć złoto. To się stanie, to się stanie. Zobaczmy, czy będzie coś dobrego. Nie? Proszę, ile jeszcze chcę mnie przetestować? Moją wytrzymałość, moje wszystko i w ogóle. Czy już mam dosyć, czy nie? Powiem wam szczerze, że nie. Dzisiaj czuję, że ta gra po prostu mi sprzyja, chociaż częściowo. Że to może być ten dzień, kiedy nareszcie pokażę to, co chciałem, czyli perfekcyjny przebieg, gdzie wszystko idzie po mojej myśli. A na obecny moment to nie. Po prostu on... zmniejszy je. Nie. Bo w sumie u nich to jest najgorszy, teraz możecie trafić. Dziękuję bardzo, 20 z krytykiem, redukcję stresu. Te dźwięki są okropne. Ale cóż. Dobra, zostawiamy cytryny. Cytryn, strasznie dziwne nazwa dla kamienia. I włazimy na starcie z bossem i jego małym przydupasem. To jest przydupas, to jest boss. Jak można się spodziewać. I głównym atakiem tego bossa jest to, że atakuje tych naznaczonych, dzięki czemu on ze swoim super wspólnikiem będzie bardzo skuteczny. A przydupasa nie możecie zabić, dopóki nie ubijecie bossa, bo inaczej boss się wkurzy. I tak pokrótce seciłem całego bossa. Więc... dziab. I właśnie tutaj też zaczyna się to, co, po co brałem taką drużynę. Boss nie jest odporny w ogóle na efekty. Więc wszelkie krwawienia, zatrucia i inne rzeczy są skuteczne. Ale pierwszeństwo to jest chronienie tych, którzy są oznaczeni. Boss się rusza 2 razy. O! Okej. Okay. Właśnie tych będziesz trzeba chronić, on sobie poradzi nawet z tym. No i celem moim jest najpiękniejsze przeeliminowanie bossa, co raczej będzie dziecinnie proste, patrząc na cały kształt. Szczególnie, że ma 2 rundy. A już dostaje 6 obrażeń na rundę. Zaraz dostanie może jeszcze jakieś krwawienie. Bo to jest to krwawienie w wysokości 1, no ale zawsze coś, jeszcze 12 tutaj.
Także boss będzie dziecinnie prosty, można po prostu czynić to wszystko, co tam było. I strasznie słaby ten boss. Zapamiętam go jako dużo mocniejszego, powiedzmy, z moich ostatnich spotkań. Nie wiem, może to jest wina, czemu zasługa tego wszystkiego. W ogóle nie używa swoich mocniejszych ataków, prawdopodobnie. Ja może to jest zasługa tego właśnie, że udało mi się teraz, no, jakimś cudem stworzyć drużynę idealną na walkę z nim, czy coś. Dobra, niech już będzie tak nawet. Może, ja się nie znam. Ale to, co mogę powiedzieć, to, że zawiodłem się. Liczyłem, że będzie większe wyzwanie. I super, jestem w trakcie. I w sumie jest też tych chrupków znowu. O, właśnie, tu już zaczyna się ta zdolność taka gorsza. Tylko, że i tak mało zadała. Dobra, gościu. Z miecza. I proszę. Już po wszystkim. On to jeszcze będzie starał się ogłuszać i w ogóle utrudniać życie. Ale tak naprawdę to już po wszystkim. No, może poza tym, że ma dosyć wysoki unik i wysoką szybkość. Więc... w sumie to wszystko. No i teraz właśnie już największy problem. Ale pozbędę się tego, tego. I to muszę wziąć, bo to jest dużo warte. Także no, tak się prezentował boss. I w sumie tak się prezentował cały odcinek. I tym razem proszę cię, gro, nie wykrzacz. No, udało się. Prawda, to nie jest najlepszy powiedzmy artefakt, przedmiot, cokolwiek, no, nagroda. Ale popatrzcie na to. Nie jest najlepsze, ale dla takiego flagranta, który i tak dostaje wspaniałe bonusy na wrotach śmierci, rzucasz to i... uwrot śmierci zabije każdego, dopóki sam nie zostanie zabity. I zobaczmy, co tu mamy. Badziew. Może być. Może być. Liczyłem na to, że będą większe benefity z tego wszystkiego, no ale... We dug for months, years, an eternity. And we were rewarded with madness. No i w sumie nic się nie dzieje. Może jakiś nowy towarzysz tu będzie... Boże, proszę, kogo my tu mamy? Badaczka zarazy. Nie no, muszę ją wziąć, bo tamto moją jedną straciłem. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Ale to w sumie tyle na dzisiaj w Darkestcie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. I oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!